Halo, halo, dzień dobry, witam u Ani w kuchni i serdecznie zapraszam dzisiaj do przygotowania ze mną wspaniałego, kremowego makaronu ze szpinakiem. Moje dzieciaczki uwielbiają, mam nadzieję, że i Wy wypróbujecie. Serdecznie zapraszam. Zaczynam od nastawienia wody na makaron. Dodaję łyżeczkę soli i troszeczkę oliwy z oliwek. Teraz jak woda się gotuje, kroję mój czosnek w plasterki i cebulę w kosteczkę. Potem na kilku łyżkach oleju będę smażyć cebulę z czosnkiem, aż zmięknie. Jak już cebula i czosnek jest gotowa, dodaję mój szpinak, prawie rozmrożony już był. I tutaj wymieszam porządnie i będę smażyć przez jakieś 5 minutek. Na drugiej patelni przekładam mój ser ricotta, podgrzewam troszeczkę z kilkoma łyżkami śmietany kremówki. Teraz ilość śmietany zależy od tego, jak gęsty jest Wasz ser, ale usiłujemy uzyskać taką kremową konsystencję, jak tutaj widzicie. Woda już się zagotowała, więc dodaję mój makaron. Ja mam tutaj taki fajny, fikuśny, ale jakikolwiek makaron macie, będzie dobry. I gotujemy nasz makaron zgodnie z instrukcjami z opakowania. Teraz do mojego sera ricotta dodaję szpinak. Wymieszam wszystko. Posolę i popieprzę. Nie za dużo soli, ponieważ będziemy serwować z świeżo startym serem parmezan, który jest dosyć słony, więc miejcie to na względzie. Teraz będziemy dusić nasze ser ricotta ze szpinakiem przez jakieś 5 minutek i potem już gotowe do serwowania. Podajemy makaron, sos, posypujemy parmezanem i gotowe. Mam nadzieję, że filmek Wam się podobał i wypróbujecie. Ślicznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie.